O godzinie 8:34 przyjęliśmy zgłoszenie o wybuchu w firmie produkującej pelet Wilczy przy ulicy Karola Miarki. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy te informacje. Przed naszym przybyciem ewakuowało się 4 pracowników. Jednej osobie została udzielona pomoc przez zespół ratownictwa medycznego, która pozostała na miejscu zdarzenia z lekkimi obrażeniami. W chwili obecnej trwają działania gaśnicze oraz rozbudowy konstrukcji. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej. Wiecie coś na temat podpalenia? Czy to był nieszczęśliwy wypadek? Jak wiemy, firma produkowała pelet, także przypuszczamy, że mogło dojść do wybuchu. Straty wyceniono na ile? Macie już takie szacunkowe? Na chwilę obecną straty jeszcze nie są wycenione. Dzięki. Jeszcze bym się prosił przedstawić. Starszy kapitan Jakub Zy, komenda miejska PSP. Dzięki serdeczne.